Siemanko, z tej strony Rozkminator. Witam w kolejnym odcinku Popykajmy. Dzisiaj walniemy sobie jedną misję w Chromie. Dobór tej gry jest absolutnie nieprzypadkowy, o czym zresztą za chwileczkę wam poopowiadam. Dlatego nie tracąc czasu, przenoszę się do małego okienka i rozpoczynamy grę. Słowem wstępu, Chrome jest polską produkcją z 2003 roku, oferującą ogromne tereny do eksploracji w obrębie jednej planszy. Jak widać po załączonej tutaj mapce, jesteśmy w tym miejscu. Na razie mamy dwa cele do zrealizowania, natomiast finalnie znajdziemy się aż tam, co jest no, bardzo daleko. Aż tam gdzieś daleko będziemy zawalić. I jak mówiłem, dobór tej gry jest nieprzypadkowy, ponieważ w pewnym sensie wiąże się ona swoją stylistyką z grą, która będzie omawiana w najbliższym do dupy już ten weekend. To może być kolejną wskazówką co do tego, co to będzie za gra. No i powiem wam też, że generalnie zainstalowałem sobie tego Chroma po latach kilka dni temu z zamiarem pogrania w niego pod kątem ewentualnego kolejnego odcinka do dupy. I ponieważ gra już w momencie, gdy w nią grałem w okolicach premiery, pamiętałem, że miała oprócz wielu zachwytów, które mi zaoferowała, to miała także wiele głupich rzeczy. No i byłem przekonany, że po latach nie za dobrze się one zestarzały. Natomiast miałem częściowo rację, ale kiedy zagrałem sobie kilka poziomów, stwierdziłem, że jednak cholera, mimo wszystkich tych wad, to nadal po prostu fajnie mi się w to gra. Jestem totalnie nieobiektywny w tym przypadku, ponieważ z Chromem wiąże się zbyt wiele wspomnień, o których zresztą właśnie chciałem sobie dzisiaj z wami pogadać. Pierwsze wspomnienie to jest zarządzanie tym cholernym ekwipunkiem. Wywalimy to, nam nie będzie potrzebne. Weźmiemy sobie granaty zamiast tego. Częściowo też wybrałem tą grę z podstępnego powodu, ponieważ pod ostatnim odcinkiem Popykajmy o Oblivionie pojawiły się sprzeczne requesty co do kolejnych odcinków. Znaleźliśmy pierwszy gadżet, teraz wygląda na nie naruszone. Skoczymy sobie. Został ci jeszcze jeden. Do drugiego obliku. Tej antenie? Ciągle. Sprzeczne requesty wyglądają w ten sposób, że jeden z widzów poprosił mnie, żebym zagrał na przyszłym odcinku w Fira, a drugi, że fajniej jest, kiedy gram w bardziej retro gry, a nie w jakieś nowe produkcje. Tak więc jak widzicie, jest tutaj potężny konflikt interesów, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w Fira jak najchętniej sobie postaram się w jednym z niedalekich odcinków Popykajmy popłykać. No i rozmyślałem sobie dużo na ten temat i dochodzę do następujących konkluzji, które jeszcze bardziej utwierdzają w mnie moim przekonaniu o tym, że moja definicja osobista retro jest jak najbardziej słuszna w moim przypadku i dobrze się sprawdzająca. No wiecie, tak jak ja już kiedyś wam napomknąłem, dla mnie definicja retro to jest coś, do czego wraca się na innym etapie życia. Rozmijając to w przypadku tamtego odcinka, czyli Obliviona, który wyszedł w 2006 roku, czyli obecnie ma już 11 lat, oraz także chociażby w kontekście tej gry, która wyszła w 2003, tak więc ma już lat 14, no to jest mi naprawdę ciężko podjąć taki tok myślenia, że nie uznać tej gry za retro. Po pierwsze, tak powiem na chłopski rozum, matematycznie, ta gra chociażby jest z 2003 roku, 14 lat, tak więc jeżeli ktoś na przykład zaczynał się interesować retro w 2008, kiedy nie wiem, pierwszy raz zobaczył jakiś film AVGN-a i przypomniał sobie, że były stare gry fajne i tak dalej, no to wracał do swoich produkcji z dzieciństwa. Jeżeli odjąć 14 lat od 2008 roku, no to wychodzi na rok 94.
No i co, chyba nikt się nie będzie kłócił, że gry z 94 roku zasługują na miano retro, prawda? Ale czy tylko dlatego, że wyszły w 94 roku, czy dlatego, że minęło 14 lat już od momentu ich premiery do chwili, kiedy załapały ponownie zainteresowanie ze strony publiczności? Moim zdaniem chodzi o to drugie. I tak samo właśnie gry takie jak Chrome, czy Far Cry, czy Half-Life 2, czy Doom 3, czy Fear, czy Oblivion, czy Morrowind, wszystkie gry z okresu 2003-2007, to ja już jestem w stanie spokojnie też uznać za retro. Ciekawe, kto to w pewnym sensie tak. Chciałbym powiedzieć, że ostatnio też rozkminiałem temat Xboxa 360 i PS3 i dochodzę do wniosku, że w kontekście mojego kanału one też już właściwie spełniają definicję retro. Zarówno pod kątem, że tak powiem, praktycznym, jak i teoretycznym. Ponieważ raz, że ja powracam już do niektórych gier na te platformy zdecydowanie w innym etapie swojego życia i z odmiennym nastawieniem i wyciągam z nich nieco inne odczucia, to raz, a dwa, że no, ostatnio Xbox 360 już jakiś czas temu, a PS3 całkiem niedawno oficjalnie przestały być już produkowane. Te sprzęty nie są już wspierane, a no, nie ma dla mnie lepszej takiej technicznej definicji retro niż sprzęt, który nie jest już wspierany przez producenta. Bardzo dobrze. I o ile resztki jakiegoś wsparcia jeszcze te konsole posiadają w postaci Xbox Live Arcade i PSN-a, wsparcie sprzętowe no już zdycha, tak? Już nie robią nowych Xboxów, nie robią nowych PS3-ek. Tak więc teraz już pozostaje etap kolekcjonowania i zbierania tego, co pozostało, bo nie wiadomo nigdy, ile ich jeszcze się uchowa no, działających, prawda? Tak więc myślę, że jesteśmy bliżej niż dalej momentu uznania tych konsol za retro przez dużo szerszą, dużo szersze grono ludzi niż tylko ja. I z tego względu też nie mam absolutnie problemów z tym, żeby prezentować gry z tego okresu na swoim kanale. Także z tego względu, że znam je bardzo dobrze i jestem w stanie w nie popykiwać jednocześnie mówiąc coś bardziej rozwiniętego niż no, o teraz tutaj podchodzę, strzelam, zabiłem go, fajnie, nie ma. A dlaczego także bez żenady je mogę przedstawiać? Z tego względu, że wspomniałem też tą, jak już mówiłem, definicję powrotu do czegoś po latach oraz niejako powrotu do dzieciństwa. W moim przypadku jest to o tyle ciekawe, że ja, jak już kilka razy wam wspominałem, przeżyłem w swoim życiu gracza kilkuletnią przerwę. Pomiędzy rokiem 99 a 2003 nie interesowałem się grami w ogóle. Uważam, że to dzieci nadal głupota i tak dalej. I dopiero w 2003 roku zacząłem powoli podglądać u mojego brata jakieś zlieksiony, które on kupował, powoli się interesować grami ponownie. I w 2004 roku dopiero powróciłem de facto do osobistego trzymania klawiatury i myszy i ciorania w różne gierki. O kurwa, żaden z nich nie ma amunicji kompatybilnej. Dobrze. O, ten ma. O, gdzie ten typ się? I dla mnie ten okres 2004 roku i kilka następnych lat to jest dla mnie taki niejako, no, który też już miał miejsce właśnie dobrych 13 lat temu. To jest niejako moje powtórne narodziny jako gracza i powtórne dzieciństwo w pewnym sensie, tak uważam. Myślę, że miałem pewną unikatową okazję jakby zapoznać się z grami dwa razy w ciągu swojego życia. Ponieważ no raz za dzieciaka przeszedłem pierwszą fascynację, która tam w pewnym momencie się skończyła, wyblakła.
ale też zostałem pobłogosławiony możliwością powrotu na łono gier wideo. I dla mnie ten okres ponownego zaznajomienia się z grami, ponownego odkrywania tego, co przez tych kilka lat się działo na rynku, a co mnie ominęło, no to jest naprawdę wspaniały okres, jeśli chodzi o wspomnienia. I Chrome jest jedną z tych gier, które w tamtych czasach tylko mocno ogrywały. Teraz muszę dostać się do emitera. Powoli już dążę do tego, jak się z tą grą zapoznałem, spokojnie. Jest tam powietrzny transporter. Chyba tak jak już mówiłem kilka razy, pierwszą grą, którą wcierałem tak mocno po powrocie do grania, był Far Cry, drugą był Max Payne. Ale też w pierwszych kilku miesiącach, jakie po tym powrocie, w ciągu tych pierwszych miesięcy natknąłem się na, zacząłem już kupować CD Action regularnie osobiście, nie tylko korzystając, nie tylko sępiąc egzemplarz od brata. I w którymś z numerów akurat była dodana gra Chrome. Bardzo niedługo po tym, jak skończyłem Far Cry'a, chyba drugi raz. I ja o tej grze wtedy nie słyszałem, ponieważ tak jak mówiłem wam, przez tych kilka lat byłem totalnie niezainteresowany grami. Ominęły mnie takie rzeczy jak premiera PlayStation 2. W ogóle nie wiedziałem, że PlayStation 2 wyszło, że coś takiego. Nie wiedziałem nic o Dreamcastie, nie wiedziałem o Xboxie, o GameCube. Cały początek szóstej generacji mnie ominął. No cóż, czasu nie cofnę, bardzo tego żałuję, ale teraz przynajmniej mam co nadrabiać. Tak więc dla mnie cała ta era to jest, mówię, w pewnym sensie drugie retro, nowe retro. Chuj wie, jak to nazwać. Jest to po prostu coś, co strasznie mnie realizuje. Teraz idziemy tam, tak? Okej. Okay. Spróbujmy się nie dać zastrzelić przy tej wieży. Zasygnować może? O. Tak więc w pierwszych miesiącach mojego powrotu do grania do CD Action została dodana gra Chrome. No i kiedy spojrzałem, tam zawsze w CD Action były na samym początku czasopisma kilka stron poświęconych temu, co jest na cover CD dołączone. No i tak patrzę, czytam tam krótką recenzję, patrzę na screeny, patrzę na widoczki, tak patrzę normalnie, polski Far Cry. Niemożliwe, że Polacy w ogóle taką grę zrobili. Byłem bardzo zaskoczony i myślałem, że no to na pewno będzie chujowe jakieś. No i zainstalowałem i kopara mi opadła, bo to naprawdę było coś takiego jak Far Cry, co zresztą widzicie przez ostatnie kilkanaście minut. Mamy ogromne przestrzenie, zalesione, zatrawione. Wizualnie ta gra wyglądała po prostu przecudnie wtedy, a dzisiaj nawet, moim zdaniem, wygląda całkiem sympatycznie. Oczywiście, no, gdy porównać to do jakiegoś Wieśka, no to wiadomo, że tekstury podłoża nie o, że tutaj łyso. Wiadomo, no, postęp jednak jakiś się dokonał. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o estetykę, to cała gra jest po prostu przyjemna dla oka. Poza takimi smaczkami właśnie, jak Ragdoll, no nie? Ragdoll w tej grze, który o ile wtedy początkowo mnie no aż tak nie raził, ponieważ no przypomnę po raz kolejny, że ominęło mnie takie rzeczy jak wynalezienie Ragdolla w grach. I Chrome był bodajże, wiecie, trzecią czy czwartą grą, w której widziałem w ogóle system pararealistycznej fizyki. Tak więc mimo tego, że był tutaj jakiś taki no, mocno koślawy, powiedzmy szczerze, to dałem kredyt zaufania, że no dobra, ale bo polskie, tak, no to wiadomo, że przymknijmy na to oko, prawda? I mówię, do dzisiaj, jak teraz sobie śmigam po tej planszy, to wcale nie czuję jakiegoś żenu, że o matko, jaka brzydka, paskudna giera. Mówię, jest kilka nietrafionych decyzji, na przykład te givery są strasznie wielkie, zasłaniają pół ekranu, a przybliżenie właściwie nic nie daje, nie ma żadnego przybliżenia ekranu, wiecie, żadnego przybliżenia głębi. Trzeba do tego wykorzystać specjalny wszczep. I to jest w sumie kolejna ciekawa rzecz związana z Chromem, ponieważ generalnie, gdybym miał tą grę podsumować, to powiedziałbym tak, że świetna technologia, świetna forma, tylko że trochę kulejąca treść.
ponieważ miejscami te śliczne, wielkie poziomy są zbyt wielkie. Czasami naprawdę za długo trzeba biegać po tych wielkich przestrzeniach, właściwie nie mając nic do roboty. Ale też, no mówię, pod pewnymi względami ta gra jest fenomenalna i wyprzedzała niektóre produkty zachodnie. Ponieważ pierwszy raz jak zobaczyłem ją w tym Studio, to pomyślałem sobie, o, polski Far Cry, nie zrzeżnęli, bo to tam, dobry wzorzec, tak? Więc w sumie jak zrzeżnąć to od najlepszych. Ale no, jak popatrzyłem na datę produkcji, to wyszło na to, że Chrom był pierwszy, że Chrom był przed Far Cry'em. Co mnie bardzo zdziwiło. Nie wiem, na ile teraz można mówić, że Far Cry coś zerżnął z Chroma, ponieważ no, Far Cry znajdował się w developingu od wielu, wielu lat przed premierą. Ale jeśli chodzi o niektóre późniejsze produkcje Crytek'u, no to można w pewnym sensie dyskutować, ponieważ cały ten system neurowszczepu, który jest w tej grze zaimplementowany, pozwalający właśnie na takie rzeczy jak zbliżenia, później im więcej zdolności to się odblokowuje, to można też załączyć sobie bullet time. Te wszystkie rzeczy no, są w pewnym sensie później można było zobaczyć w Crysisie. Ten Power Armor z Crysisa miał większość z tych funkcji, też kamuflaż. Tak więc w pewnym sensie takie rewolucyjne rozwiązania wręcz były w Chromie zawarte. I swego rodzaju tragedią jest to, że ta gra nie rozwinęła się bardziej. Ponieważ do Chroma został wydany samodzielny dodatek Chrome Space Force, który zresztą też posiadam. Generalnie jestem, ja dzięki tej grze stałem się fanem Techlandu, który wcześniej właściwie był mi firmą mało znaną. Bardziej jako jakiś wydawca niż deweloper, ich kojarzyłem. I mam właściwie wszystkie chyba interesujące gry Techlandu. Całą serię Call of Juarez, całą serię Chrome, połowę, tą lepszą połowę serii Dead Island. Oj, żeby nie było. No, oj, jeszcze ktoś jest. Cie! Kurwa, cie! To jest jedna z denerwujących rzeczy w Chromie niestety, że często wpływa się do pomieszczenia i kolesie zaczynają do nas napierdalać od razu, nie dając nam w ogóle żadnej szansy na to, żeby zobaczyć, gdzie są. On gdzieś tam jest. Plus miejscami jest tutaj, że bardzo ciemna. Jak podkręci się kontrast, to niestety zaczynają się pojawiać przebarwienia na teksturach. Więc musimy przemęczyć się z ciemnością. Ale no właśnie, jak już mówiłem, kilka rewolucyjnych wręcz pomysłów jest w tej grze zawartych. I szkoda, że przez pewne takie kulawe wykonanie niektórych elementów całość jakby traci na pierdolnięciu. No bo na przykład strzelanie samo w tej grze jest, no, które jak widzicie, troszeczkę drętwe takie. Nie jest to szczyt przyjemności. Po części przez to, że ten cholerny ragdoll, który jest, no, nie bójmy się tego słowa, prześmieszny po prostu, bo to wygląda tak, jakby tutaj podstawowym prawem fizyki była jakaś galaretka. No, teraz muszę się pospieszyć na transportowiec. Czy nie do góry? No właśnie, przez kulawe wykonanie pewnych elementów nie do końca da się cieszyć tą grą tak, jak mogłoby się. No i zwłaszcza, o ile ja jestem Polakiem i jestem w stanie przymknąć oko na niektóre ułomności tej gry, tak krytycy zagraniczni byli nieco mniej wyrozumiali. No i w sumie nie dziwię im się. Ale tak jak mówiłem, załączyłem sobie tą grę myśląc, że być może będzie nadawał się do kolejnego odcinka do dupy. Jestem w kraterze.
ale w trakcie grania stwierdzam, że po prostu nie jestem w stanie jakoś tej gry za bardzo zjechać, ponieważ tak jak mówię, te patenty w niej wykorzystane są ciekawe. Po prostu są, mimo że ich kulawego wykonania są zbyt ciekawe, żeby się na nie wściekać. No zwłaszcza, że mówię, dzięki tej grze polubiłem firmę Techland. Są dla mnie takim polskim id Software czy Epiciem. Głównie z tego względu, tak mówię, że jest to jeden z niewielu znanych mi deweloperów polskich, który zrobił własny silnik i licencjonował go innym firmom. Ponieważ na podstawie Chroma powstało mnóstwo niskobudżetówek od City Interactive chociażby. Sam jestem w posiadaniu takiego jednego gniota o nazwie Wojna w Kolumbii, Terrorist Takedown. Miałem też innego kiedyś gniota, jakiegoś Special Operations SAS czy coś w tym guście. Dobra, chyba muszę zmienić broń normalnie, bo żona mnie ciągle tylko z tymi maszynówami, nie mam się na czym, nie mam na czym amunicji pożywić. Tak więc mówię, no, to, że licencjonowali swój produkt w innej firmie, to jest moim zdaniem wyznacznik tego, że zrobili coś zajebistego i że było warto to komuś sprzedawać. No i przede wszystkim sam wygląd silnika Chrome bardzo mi pasuje. Wygląda bardzo, zawsze kojarzy mi się z engine'em do Unreal'a dwójki. A silnik Unreal'a dwójki to jest jeden z moich ulubionych wizualnie silników gier 3D. To jest silnik z czasów jeszcze kiedy tekstur nie powlekano milionem efektów jakichś specjalnych. Tutaj mam jakieś co odbicie lekkie. Tak, ale nie mam jakiegoś zaawansowanego bump mappingu. Generalnie zajebistość tej tekstury ma polegać na tym, że jej jakość miała być jak najlepsza. Natomiast dzisiaj, no wiadomo jak to jest, tekstura jest nadal takiej samej jakości jak tutaj, tylko jest jebnięte ileś efektów, które sprawiają, że wydaje się, że ma pofałdowaną powierzchnię albo coś tam, strość tam, walnięte ileś odblasków świetlnych i wszystko wygląda czasem jak świecące się psie jajca. Ten taki surowy, ale pararealistyczny widok z tamtych czasów jakoś dużo bardziej mi zawsze odpowiadał. Ja dlatego też strasznie lubię FPS z lat wczesnych. Znaczy no nie bardzo wczesnych, tylko tak wczesnych 2000, tylko z okresu 2003. O kurwa, zdechłem. 2003-2009. Może wybniemy im granata. I tak jak mówię, no podziwiam ich za to, że sprzedawali swój silnik innym firmom i bardzo żałuję, że marka Chrome jakoś bardziej się nie rozwinęła, ponieważ powstał powstał dodatek samodzielny o nazwie Chrome Spec Force, który był prequelem do tej historyjki z Chroma pierwszego. No i został generalnie też zjechany jakoś mocno. Mi się ten dodatek podobał, nawet teraz go sobie zainstalowałem i też go spróbuję przejść. Podobał mi się dlatego głównie, że przede wszystkim rozgrywał się na jednej planecie, takiej dżunglastej, zalesionej, czyli wśród środowiska, które w grach wideo mi się po prostu zawsze bardzo podoba. I w przeciwieństwie do tego Chroma, który rozgrywa się na kilku planetach, z czego, szczerze mówiąc, mi się większość podczas grania nie podobała. Bo o ile silnik Chrome potrafi zrobić bardzo ładne lasy i tego typu środowiska, tak jakieś takie marsjańskie, czerwone pustynie wyszły, powiedzmy, no, niezbyt fantastycznie. Nie na ile za sprawą silnika, a na ile, że tak powiem, decyzji designerskich, artystycznych. Bo tamte planety inne są takie łyse miejscami troszeczkę, że tak powiem. Skąd mnie napierdzielałem? Tam jest. Ale jeśli chodzi właśnie o środowisko, samo to mi się Chrome Space Force całkiem podobał. I nie znajduję tam powodu do narzekania. Straszliwie też, niesamowicie wręcz, jarałem się zapowiedzianą
w 2006 bodajże roku kontynuacją Chrome 2, którego głównym takim unique selling pointem miało być potyczki z gigantycznymi robotami. Są zresztą chyba na YouTubie jeszcze jakieś tam trailery z E3 2006, ponieważ Techland zapowiedział wtedy dwie gry, właśnie Chrome 2 oraz coś z jakimiś najemnikami, takiego troszeczkę jak Far Cry pomieszany z Boiling Pointem. Muszę zhakować. Dobra. I niestety obie te gry się nie zrealizowały nigdy. Zapowiedzieli też chyba i wtedy Dead Island, ale to był jedyny IP, który w końcu się ukazał. W dodatku w bardzo odległym czasie od zapowiedzi oraz w troszeczkę zmienionej formie chyba, ponieważ w Dead Island miały być tam te niesamowite zniszczenia ciałek. I z tego co pamiętam, to z opisów i zapowiedzi, to ten pierwotny system dużo fajniej się zapowiada niż to, co się finalnie znalazło w grze. Nie żeby był jakiś straszliwie zły, ale ała! Ale, o kurwa, nie mam chryteksów. Ale ten z zapowiedzi po prostu był... zdawał się być jeszcze fajniejszy. Co jest? I Chrome 2, w którym miało się walczyć z jakimiś takimi gigantycznymi robotami, w ogóle grafiką wyglądał jak Crysis, to w ogóle mi już rozpierdolił, nie? Myślałem sobie, wow, w ogóle polska firma, która robi taki rozpierdziel, niesamowite. Możesz teraz przejść na wyspę pomostem. Tak więc niestety to, że się ta gra nigdy nie zrealizowała, to jest jedno z moich największych gierkowych rozczarowań. Muszę wam powiedzieć, że na tego Chroma 2 czekają chyba jeszcze bardziej niż na ten Dead Island. No ale niestety, co zrobisz? Nigdy w to już nie zagramy. Natomiast jeśli chodzi o to moje pierwsze spotkanie z Chromem, no to zakończyło się niestety, rozpoczęło się totalnym zachwytem. Zaraz, ja w końcu... Tam poszedłem. Co teraz? Zniszczycie mi tylko coś z tyłu. A, przecież ja muszę zejść tam na dół i ten, wszystko porozsadzać. Okay. Pierwsze moje spotkanie z tą Chromem to kilkanaście lat temu zakończyło się, rozpoczęło się zachwytem, zakończyło się niestety po jakichś 7 chyba poziomach, ponieważ no, oczywiście komputer, który posiadam obecnie, to jest potwór w porównaniu do tego, co miałem wtedy. I teraz chwilę, jak się... Muszę się rozkminić, jak tam się dostać. Trzeba się dostać tam. A tą winą może trzeba zjechać na dół. I Chrome ma niestety coś takiego, że im dalej jesteśmy w grze, tym poziomy dłużej się ładują. Poziom treningowy to jest, wiecie, kilka sekund. Poziom pierwszy to jest już kilkanaście sekund. Poziom drugi to już będzie z sekund 30. I mówię o tym, co mam obecnie na kompie. Natomiast no, ja podczas grania w Chroma w 2004 roku poziom siódmy na przykład, czy tam szósty, wczytywał mi się powiedzmy 7 minut. Jeden load. I biorąc pod uwagę to, że w tej grze przez wiele jej pewnych właśnie ułomności, czy jak to chcę nazwać, czy decyzji, ginie się bardzo często, jeżeli się zwłaszcza nie jest zapoznanym jeszcze z jej mechanikami na początku. Znalazłam schemat emitera. Jesteś niedaleko i często loadowanie to jest są na różnych poziomach, ale codzienność w tej grze. Tutaj nie może być tak, że ta gra się długo loaduje, ponieważ późniejsze poziomy są trudniejsze i bardziej wkurwiające śmierci zaczynają nas spotykać, to tym częściej musimy loadować. Zaminuj go i bierz się za następny. I granie w Chroma na tym moim starym sprzęcie zamieniło się w pewnym momencie w prawdziwy koszmar, któremu no, w pewnej chwili po prostu nie podołałem.
Nie przypomnę sobie teraz, czy miałem jakieś problemy typu skraszowany save, który niemożliwił mi rozgrywkę, ponieważ kilka gier z tamtego okresu właśnie niestety czymś takim, takimi chopkami zapisało się w mojej pamięci, chociażby Gothic. Dwa z głowy, został jeszcze jeden. Ale no na pewno pamiętam, że cholernie długo się ta gra wczytywała i w pewnym momencie stała się niemożliwa do użytkowania z mojej strony. Za chwilę powinno zrobić się gorąco. Tak więc nigdy Chroma pierwszego nie przeszedłem tak właściwie. Zobaczymy. W późniejszych latach miałem go właściwie często zainstalowanego na dysku obok Far Cry'a, ale o ile Far Cry'a skończyłem w życiu z jakichś, nie wiem, spokojnie 10 razy, no to Chroma nie przeszedłem nigdy. Najczęściej kończy się na... Najczęściej kończyło się na włączeniu pierwszej planszy treningowej i wyłączeniu jej w połowie, kiedy się okazało, że zapomniałem o tym, że gra nie robi sama autosave'ów przy jakichś checkpointach. I nie zapisałem gry i zginąłem w Google i muszę powtarzać cały level. I w tym momencie robiłem fuck you, no, nara. 18 km od twojej aktualnej pozycji jest druga mniejsza wyspa. Zlokalizowałem tam spory kompleks, jakieś magazyny i przystań. Mówię, kończyły się też moje kolejne próby przygód z tą grą. Trzymać ładunek wyłowiony z transportowca Spejkona. Natomiast teraz, że tak powiem, zacząłem z odpowiednim nastawieniem, przygotowałem się psychicznie. Pamiętałem o wszystkich tych syfnościach tej gry. Jestem przygotowany na jej bezlitosność w niektórych aspektach. No i kto wie, miało być do dupy, znaczy miałem pomysł na to, żeby to było do dupy, a być może skończy się na jakimś elektroskansenie za jakiś czas, kto wie. Natomiast chciałem sobie tą dobrać tą gierkę dzisiaj, po pierwsze ze względu na to, że w pewnym sensie przygotowują na klimat na najbliższe do dupy, po drugie zaś no, nawiązuje do tego, że jest to gra sprzed, jest to nowa gra, nowa gra, z którą mam retro wspomnienia. No i oczywiście jest to też gierka, w którą po prostu jestem w stanie sobie popykać bez większych problemów typu o nie, nie mogę o niczym poopowiadać, bo ginę co kilka sekund, o nie. Dlatego jeśli chodzi o gry retro, które miałyby się pojawiać w serii Popykajmy, no to musiałoby być naprawdę jakieś wyjątkowo dobrze przeze mnie dobrane tytuły, ponieważ no nie chcę grać w jakąś, wiecie, Castlevanię pierwszą, żeby pokazać wam, że no tak, to była fajna gra. I nic o niej ciekawego nie opowiedzieć, ponieważ będę cały czas starał się nie zginąć. Jeśli już, to najprędzej czegoś takiego spodziewajcie się, kiedy przyjdzie do mnie ten chiński subor. I no, jak już dojedzie do mnie ten w miarę prawidłny Pegasus, no to na pewno będę go się starał kilka razy na wizji przetestować. No, tak więc oto zakończyłem jedną z misji w Chromie. Naprawdę ciekawa pozycja. Nie jestem w stanie totalnie wszystkim polecić, ale też absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć, że jest to gówno i że to coś do dupy i że nie należy tego tykać. Tak więc cóż, nie przedłużając, dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Szykujcie się na ten weekend, na najnowszy odcinek do dupy, a tymczasem żyjcie retro i szczęśliwie.